Dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczęły się zapisy na długo wyczekiwaną ofertę publiczną Żabki. Co warto wiedzieć na ten temat? Najpierw kilka słów ogólnych. Szanowni Państwo, Żabka to czwarte największe IPO w historii giełdy papierów wartościowych. Od dziś do 9 października potrwają zapisy dla inwestorów detalicznych. Cena maksymalna to 21,50 zł za akcję. IPO ma wartość ponad 6,4 miliarda złotych. Cała spółka przy maksymalnej wycenie jest warta 21,5 miliarda złotych, a do inwestorów indywidualnych trafi pula około 320 milionów złotych. Debiutu możemy się spodziewać na GPW 17 października, a z nami jest Sebastian Buczek, zarządzający jednym z najlepszych funduszy akcyjnych na naszym rynku i szef Quercus TFI. Dziękuję Sebastian, że jesteś z nami. Pytanie najważniejsze. Czy warto wziąć udział w IPO? Dzień dobry, witam serdecznie. Ta cena 21,50 zł została ustawiona na atrakcyjnym poziomie, czyli z takiej perspektywy analizy fundamentalnej przy założeniu, że no, nie wydarzy się jakiś czarny łabędź w najbliższych tygodniach, to ta cena jest atrakcyjna i naszym zdaniem zainteresowanie ofertą jest olbrzymie zarówno ze strony inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Mamy też nadzieję, że oferta będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów indywidualnych. Jest to oferta wyczekiwana od wielu lat i no, można powiedzieć taki szansa na moment przełomowy na naszej warszawskiej giełdzie po tych latach posuchy związanych z brakiem nowych spółek. Jestem dobrej myśli, zakładam, że czeka nas udany debiut już, o ile pamięć mnie nie myli, 17 października, tak więc jest szansa. Jedyną chyba rzeczą, którą inwestorzy indywidualni muszą brać pod uwagę, to to, że transza detaliczna nie jest duża, tak jak było pokazane przed chwilą, to jest 320 milionów złotych rząd wielkości. W związku z tym należy liczyć się z bardzo dużą nadsubskrypcją, a to oznacza, że nie dostaniemy wszystkich akcji, na które będziemy się zapisywać. Moim zdaniem niewykluczony jest poziom redukcji nawet na poziomie 90 kilku procent. W związku z tym z dzisiejszej perspektywy powiedziałbym, że nasze powiedzmy założenia mówią o tym, że dostaniemy w transze indywidualnych inwestorów kilka procent akcji, na które się zapisujemy. Także ten czynnik na pewno trzeba wziąć pod uwagę. No debiut takiej spółki jak Żabka to można powiedzieć coś idealnego dla inwestorów, no bo wiemy wszyscy, że najlepiej inwestować w biznes, który się rozumie. Ten biznes rozumie każdy z nas, każdy z inwestorów, nawet nie tylko inwestorów, ale po prostu klientów indywidualnych. Jakie w związku z tym są największe szanse na wzrosty cen akcji Żabki po debiucie? Na pewno takim głównym powodem jest atrakcyjna wycena. Ona jest tak sformułowana, że przy założeniu, że nic się nie dzieje w tym tak zwanym międzyczasie na rynkach finansowych, że ona niemalże zapewnia nam to, iż debiut giełdowy będzie na plusie. Także dlatego też stawiamy taką odważną tezę, że debiut Żabki czy oferta Żabki będzie dużym sukcesem i naszym zdaniem jest duża szansa na to, aby był to właśnie moment przełomowy dla naszej warszawskiej giełdy. No to, co się będzie podobać inwestorom, na pewno, że spółka jest wzrostowa, czyli rosną przychody i zyski firmy. Tak było w ostatnich latach, zakładamy, że tak będzie w latach kolejnych. Perspektywy rozwojowe zgodnie z ogłoszoną strategią do roku 2028 są ciekawe. Kilkunastoprocentowy, pod 20% wzrost przychodów i zysków w tym okresie średniorocznie. Także no tutaj ta dynamika jak na spółki duże jest zauważalna. Oczywiście gdzieś tutaj inwestorzy będą pewnie szukać analogii do Dino i być może jeszcze troszkę na temat tych analogii powiemy, a wiemy, że Dino było olbrzymim sukcesem na naszej warszawskiej giełdzie i
wiązało się później to z istotnym wzrostem notowań. Tak więc głównie poziom wyceny tutaj przemawia za inwestycją, a także profil wzrostowy spółki. Nie jest to spółka dla osób szukających spółek dywidendowych. Tutaj zyski w tych najbliższych latach będą reinwestowane we wzrost, zarówno zwiększą się liczby sklepów w Polsce, jak i na nowym rynku, czyli w Rumunii. Reasumując, też... Przepraszam. Reasumując, naszym zdaniem ciekawa oferta i spotka się ona z dużym zainteresowaniem inwestorów. Gdybyś mógł powiedzieć jeszcze kilka słów na temat konkurencji, bo dla cudzysłowiowego Kowalskiego ta analogia może być bardzo prosta, to znaczy z giełdowym Dino. Ten model biznesu jednak jest troszeczkę inny. Czy oprócz Dino jeszcze jakiejś konkurencji można tutaj upatrywać w analogicznym biznesie? Tak, no oczywiście jest konkurencja tak zwana szeroko rozumiana, czyli Dino, Biedronka, czyli Geronimo i Lidl. Natomiast jeżeli chodzi o taką już zawężoną konkurencję, to spółka, można powiedzieć, że działa w takiej niszy rynkowej, w której tak na dobrą sprawę nie ma zbyt wielu konkurentów, poza może Carrefour Express, ale skala tutaj, rozmiar liczby sklepów w Żabce ponad 10 tysięcy sztuk, a liczba Carrefour Express to jest zupełnie rząd wielkości inny. W związku z tym można powiedzieć, że Żabka działa w swego rodzaju niszy, praktycznie zajęła prawie całą tą niszę, co też powoduje tutaj ku naszemu zaskoczeniu w tym roku taki obraz, że wyniki finansowe Żabki poprawiają się, a na przykład wyniki Dino czy Biedronki w tym roku pogarszały się wskutek wojny cenowej pomiędzy Biedronką a Lidlem. W związku z tym, no, z tej perspektywy jest to też coś wartego obserwowania. Koszyk klientowski w Żabce jest zupełnie inny niż chociażby w Biedronce. Jest tych sklepów, no, zdecydowanie więcej, są one w innym formacie, plus no, pewnie są jakieś pomysły na to, aby w tych sklepach sprzedawać też kolejne produkty, kolejne usługi w następnych latach. Tak więc jeszcze do tego można byłoby dołożyć dobry rozwój technologiczny. Jest to bardzo, bardzo sprawna organizacja tej strony technologicznej, tak więc no, na pewno tutaj mocnych stron, jeżeli chodzi o Żabkę, nie brakuje i no i stąd też to duże zainteresowanie ze strony inwestorów. Ta opowieść o szansach wzrostu w ogóle tego biznesu to wygląda bardzo, bardzo ciekawie i co pewnie jak podkreślałem jest interesujące ze względu, że każdy ten biznes rozumie i zna, ale jeszcze bym cię poprosił o kilka zdań na temat ryzyk związanych też z inwestycją. Tak, no, jak każda inwestycja również... Oprócz tych czarnych łabędzi, które zawsze się mogą zdarzyć. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, tak samo jest również tutaj. Na pewno trzeba brać pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, spółka i jej wyniki w jakiejś mierze są przygotowane pod IPO, czyli spółka jest w wysokiej, jakby powiedzmy, formie, dobrze przygotowana do tej oferty. W związku z tym tutaj też tych prostych rezerw nie ma tak dużo jak w niektórych innych spółkach, które na przykład są już na giełdzie od dłuższego czasu. Na pewno trzeba pamiętać o tym, że sprzedawane są stare akcje. To nie jest tak, że spółka pozyskuje kapitał, dzięki któremu będzie się rozwijać, tylko sprzedają dotychczasowi akcjonariusze, którzy po tej sprzedaży i tak dalej będą mieli 65% akcji, które będą chcieli sprzedać w okresie późniejszym. Także tutaj na pewno pewien nawis podażowy będzie w kolejnych kwartałach. Zakładałbym też, że niektórym inwestorom może mniej podobać się to, że nie jest to spółka zarejestrowana w Polsce, ale jest to spółka prawa luksemburskiego. Mieliśmy w ostatnich latach różne negatywne doświadczenia ze spółkami niepolskimi, szczególnie w tych takich krytycznych momentach typu opuszczanie warszawskiej giełdy. Część analityków zwracała uwagę na to, że ten koszyk zakupowy jest, no powiedzmy, mało ESG, bo prawie 40% tego koszyka zawierają wyroby tytoniowe i alkohol. W związku z tym no, te
podmioty, które są bardzo czułe w tym przypadku na ten element, też pewnie będą brały to zagadnienie, ten czynnik jako swego rodzaju ryzyko. Niewątpliwie spółka będzie porównywana do Dino. Tutaj nie zakładałbym aż tak pięknej historii jak w przypadku Dino, które debiutowało po prostu na wcześniejszym etapie rozwoju i później możliwy był 10-krotny wzrost ceny. Tutaj raczej nie można się spodziewać aż tak spektakularnego wzrostu. No i część też analityków zwraca uwagę, że Dino na przykład ma wszystkie sklepy własne, natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym szczególnym, nietypowym modelu franszyzowym, czyli tutaj ten model działania Żabki jest odmienny od tego, który prezentuje i do którego przyzwyczaiło nas Dino. Niektórzy analitycy też zwracają uwagę na ryzyko przywrócenia handlu w niedzielę, bo w tym momencie Żabka cieszy się tym, że jako jeden z nielicznych sklepów może być otwarta 7 dni w tygodniu, również właśnie w tę niedzielę. Gdyby ten zakaz handlu został przynajmniej częściowo usunięty, mogłoby to wzmóc konkurencję, przynajmniej jeżeli chodzi o handel niedzielny. Na pewno profil wzrostowy spółki też powoduje, że firma nie generuje tak dużo wolnych przepływów pieniężnych. W tym momencie gro tych środków, które spółka generuje, jest używana do inwestycji, do zwiększania skali działania. W związku z tym niektórzy analitycy zwracają uwagę, że te przepływy pieniężne no nie są tak wysokie jak w firmach o profilu, powiedzmy, bardziej dojrzałym, mniej wzrostowym. Także jak zawsze przy każdej inwestycji, również w przypadku Żabki, są czynniki ryzyka, o nich zawsze musimy pamiętać. Warto sięgnąć do prospektu i zapoznać się, bo w prospekcie znajdziemy wszystkie informacje na temat czynników ryzyka i o tym trzeba pamiętać przy inwestowaniu w akcje. Akcje są instrumentami o wysokim poziomie ryzyka, o tym nie możemy zapominać. Lektura prospektu to wręcz lektura obowiązkowa. Na to inwestorzy jeszcze mają kilka dni przed podjęciem decyzji o IPO, bo ono będzie trwało do 9 października. Dziękuję bardzo, Sebastian, za tę rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo i życzę udanej inwestycji w Żabkę i nie tylko, i życzę udanego debiutu później. Dziękujemy.